Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Uniwersytet Śląski i miasto Katowice podjęły starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Nauki w 2024 roku. Trzeba zaznaczyć, że jesteśmy pierwszym miastem, który w tej części Europy Środkowo-Wschodniej startuje do tego tytułu. Ubieganie się o Europejską Stolicę Nauki to po staraniach o Europejską Stolicę Kultury chyba największy projekt, jaki przed nami. Jesteśmy po pierwszym etapie, czyli rozmowach, w których mogliśmy zaprezentować specyfikę i wyjątkowość regionu jako regionu akademickiego, pokazać już, czym nauka i edukacja może stać się dla sprawiedliwej transformacji tego regionu. Śląsk, aglomeracja, region potrzebuje tego silnego wpływu dobrej edukacji i nauki po to, żeby płynnie przejść od modelu cywilizacyjnego opartego na ciężkim przemyśle w to, co nazywamy przemysłami inteligentnymi. Ja w ogóle mam takie przekonanie, że to nauka i edukacja powinny stać się nowym przemysłem Śląska. Galeria Szyb Wilson ponownie gościła Festiwal Kawy, czyli imprezę dla wszystkich amatorów kawy i nie tylko. Można było spróbować kaw z całego świata przyrządzanych przez baristów. No głównie jest to taka przestrzeń targowa, gdzie mamy taki swego rodzaju kawowy market. Możemy kupić sobie kawkę do domu, możemy spróbować tej kawy, możemy wziąć sobie napój, wyjść na zewnątrz, cieszyć się kawą. Cała filozofia tego wydarzenia to jest popularyzacja kawy wysokojakościowej, więc poniekąd to jest nasza misja, żeby popularyzować tą kawę i w ostatnich kilku latach na pewno ten rynek się mocno zwiększył. Człowiek tak odkrywa tę kawę. Lubimy kawę pić, fakt, ale no taką ze sklepu, już wiemy, nie co prosto. Źle robimy też, bo też wiemy, kilka typów dostaliśmy, jak źle kawę parzymy, dlaczego mamy taką, a nie inną, więc no. To też jest fajne, tak? Ta wiedza tutaj, nie tylko kawa, tylko wiedza, super. Za nami Mistrzostwa Śląska w sprincie kajakowym. Zawody z udziałem 160 zawodników z klubów z całego Śląska odbyły się 29 maja w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Mamy tu ekipy, które przyjechały również z Tarnobrzegu, z Opola, no i oczywiście wszystkie ekipy śląskie, które miały obowiązek wystartować tutaj. Jest to w zasadzie początek sezonu startowego. Mieliśmy okres przejściowy dotychczas. Były żmudne treningi, wypływanie kilometrów. Teraz sprawdzamy się, kogo na ile stać. Jestem zadowolona. Akurat dzisiaj zdobyłam trzecie miejsce. Tutaj okazały się rywalki z Opola szybsze. No ale jestem bardzo zadowolona. Dla mnie to są takie zawody, żeby się przepłynąć, sprawdzić przy okazji czas i potem porównać na arenie międzynarodowej, jak dziewczyny z innych części Polski mają czasy na innych zawodach, na których ja nie mogę wystąpić. W ramach imprezy odbyły się także regaty kajakowe z okazji 25-lecia klubu UKS4 Katowice. 3, 2, 1. Ponad 300 zawodników stanęło na starcie Tauron Biegnij dla Aniołów, by wesprzeć działalność Domu Aniołów Stróżów. Trasa biegu została wytyczona ścieżkami Parku Kościuszki na 2,5-kilometrowej pętli. To jest takie wydarzenie, które ma łączyć, a nie dzielić. W związku z tym można biec, maszerować albo spacerować. Można biec z dzieckiem i z dzieckiem, z wózkiem. No właściwie tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Takim celem naszej organizacji tego typu akcji i wydarzeń jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom z trudnych środowisk, z biednych środowisk. Dom Aniołów Stróżów od prawie 30 lat pomaga takim dzieciakom i rodzinom. Najszybsi na mecie biegu byli Wojciech Pelczar, a wśród pań Monika Cywińska-Małota. Dzięki licznemu zaangażowaniu biegaczy, Dom Aniołów Stróżów w tym roku zorganizuje wakacje dla 60 dzieci z ubogich rodzin. 32 zawodników wzięło udział w ogólnopolskim turnieju tenisowym o Puchar Prezydenta Katowic, który został rozegrany od 29 do 31 maja w Katowicach i Chorzowie. W zawodach wzięła udział czołówka tenisistów do lat 12. To jest turniej ogólnopolski, klasyfikacyjny do ogólnopolskiego rankingu Polskiego Związku Tenisowego. Dzisiaj mamy finały. Turniej jest rozgrywany przede wszystkim z pomocą Urzędu Miasta Katowice i pod patronatem prezydenta miasta. Można rywalizować i po prostu uczyć się czegoś nowego co mecz, no i po prostu to jest bardzo fajna gra. Rodzice szukali dla mnie sportu i akurat znaleźli w Warszawie szkółkę tenisa i mnie zapisali. W ogólnopolskim turnieju tenisowym o Puchar Prezydenta Katowic zwyciężyli. W kategorii dziewcząt Magdalena Rybkowska z Warszawy, a w kategorii chłopców Maksymilian Żurek z Katowic.
To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.